Cześć, ja jestem Michał. Witam Was na kanale Po prostu Klocki. Dzisiaj jest pierwszy tego typu odcinek, czyli zbiorczy opening paczek z ostatniego okresu. Pierwsza paczka jest to paczka z Empika. Paczkę właśnie odebrałem w paczkomacie. Z racji iż jest kwarantanna i za bardzo z domu wychodzić nie można, a ja mieszkam w dość małej miejscowości, to bardzo ciężko jest mi zdobyć magazyny. Dlatego na stronie Empika z pakietem Empik Premium zakupiłem sobie 3 magazyny. Jest to Jurassic World, numer 2 na ten rok. Dalej mamy Lego Ninjago, jest to numer 4 na ten rok. Oraz Lego Hidden Side, numer 3 na ten rok. Czyli mamy gazetkę z lutego, marca i kwietnia. Także teraz przejdziemy do kolejnych paczek. Ok, kolejna paczka pochodzi z Allegro. Tak ona wygląda. Otwieram ją, w środku znajdują się 3 rzeczy. Za całość zapłaciłem 40 zł. Dostawę miałem darmową z pakietem Allegro Smart. Widzę, że to jest jakaś fakturka, paragon. Zaczekajcie chwilę. Tak prezentuje się zawartość tej paczki. Musiałem niestety przerwać nagrywanie, ponieważ musiałem odpiąć fakturę, która była przyszyta do zawartości. Na fakturze były moje dane. Nie chciałbym, żeby one się ujawniły. W środku są, jak już zapewne widzicie, 2 polibagi. Natomiast, jak już mówiłem, w paczce są 3 rzeczy. Pierwszą z nich jest tutaj tak zawinięta w środku taka oto skrzyneczka na narzędzia. Taka oto skrzyneczka na narzędzia do jednej ze figurek kolekcjonerskich, gdyż ja kupiłem tą figurkę z bardzo pogryzioną skrzyneczką. A tutaj mam tą skrzyneczkę, kosztowała jakieś 2 zł. Za około 13 zł taki polibag z Lego Klima 30253. Zawiera on Leonidasa, bardzo fajny polibag, fajnie jest mieć coś z tej serii. I coś, co było powodem tego zakupu, kosztowało najwięcej, bo 25 zł. 30283 Super Secret Police Enforcer The Lego Movie, pierwsza część. Bardzo fajny polibag, przyjemny, fajnie jest go posiadać. To przejdziemy sobie teraz do kolejnej paczki. Kolejna paczka również pochodzi z Allegro. Teraz właśnie otwieram. Postaram się nic nie uszkodzić, jest ona nawinięta taką czarną folią stretch. W środku już widzę, że jest karton. Może, żeby Wam nie szeleścić, zrobię to poza nagraniem, zdejmę folię. Ok, folia już zdjęta, więc nie pozostało nic innego jak przeciąć taśmy tutaj. Myślę, że tutaj będzie najlepiej, postaram się nic nie uszkodzić w środku. Ok, jeszcze tutaj i z drugiej strony to samo, czyli tutaj oraz tutaj. Ok, paczka już otwarta, widzę, że jest bardzo dobrze zapakowana. Mamy w środku kawałek styropianu i wszystko w takiej siateczce. Pozwolę wziąć ją sobie na bok. Karton jest już pusty, w środku zostały jeszcze tylko kawałki styropianu. Tak prezentuje się ten oto pakunek. Otworzymy go. Może będę po kolei wyciągał rzeczy, które się w nich znajdują. Wow, zaczekajcie, bo wszystko jest jeszcze w drugiej siatce. Ok. Więc mamy tutaj zestaw Lego, kapsuła Kaja 714. Zestaw jest otwarty, gdyż są tutaj same klocki bez figurki oraz wszystkich broni i dodatków. Same klocki do zbudowania kapsuły.
Zapłaciłem za to 7 zł i jeszcze pudełko i instrukcja, więc myślę, że jest to bardzo dobra cena. Może położę to tam z tyłu. Dalej, tutaj mamy taki dodatek z Lego Bionicle, który kosztował mnie 3,50. Bardzo fajny taki dodatek, przyjemny można powiedzieć. Dalej mamy drugi dodatek, ten kosztował mnie już 4 zł, ale też go tak sobie dorzuciłem do koszyka. I dalej jest figurka Zakazane Spindlitsu Kai. Niestety nie kupiłem magazynu z tą figurką, dlatego kupiłem ją na Allegro. I ostatnie dwie rzeczy. Pierwsza jest to taki kwiatek z Lego Minecraft, jakaś roślinka. Szczerze mówiąc, dorzuciłem ją do koszyka, żeby mieć pakiet Allegro Smart i nie musieć płacić za wysyłkę. I ostatnia rzecz, którą jestem mile zaskoczony, ponieważ na aukcji była wystawiona sama figurka bez książeczki, a dostałem całą książeczkę Chaos w Gotham City, ekskluzywna minifigurka Tartan Batman. Ok, ułożę teraz tę rzecz na jednym kadrze. Za całe to zamówienie zapłaciłem 41 zł oraz 43 grosze. Myślę, że jest to bardzo dobra cena jak za tyle rzeczy. Oczywiście, jak już mówiłem, kapsuła jest niekompletna, ale uważam to i tak za bardzo dobry deal. Także teraz przejdziemy do kolejnej paczki. Kolejna paczka również pochodzi z Allegro. Jest tutaj, przynajmniej w momencie, kiedy nagrywam, dość duża nowość, ponieważ nie wiem, kiedy ten materiał oglądacie. Rzecz, która się tutaj znajduje, jest aż w 4 egzemplarzach i prawdopodobnie już ją widzieliście u mnie na kanale. Jeżeli nie, to na pewno wkrótce się pojawi. Muszę to dobrze rozciąć, żeby nic nie uszkodzić w środku. Ok, jest tutaj taki pakuneczek, paragonik. I jak już pewnie część z Was widzi, są to 4 minifigurki z serii 20. Są to oczywiście losowe saszetki. Dobra, może zdejmę tą folię poza nagraniem. Tak, są tutaj takie oto 4 saszetki. Mam nadzieję, że nie trafię żadnej powtórki. Więc myślę, że możemy przejść do kolejnej paczki. Kolejna paczuszka pochodzi z jednej z grup Lego na Facebooku. Jest ona naprawdę mała, jak sami zresztą widzicie. W środku znajduje się jedna figurka, za którą zapłaciłem 30 zł razem z dostawą. Tutaj spróbuję zadleć ten papier, etykietę też, tak w zasadzie. Ok, także możemy kontynuować otwieranie paczki. Przepraszam Was za to krótkie cięcie. Tutaj widzę, że paczka jest zapakowana w jakieś opakowanie po Kinderkach albo innych czekoladkach tego producenta. Ok, już chyba mi się udało zdjąć ten papier, w sensie. Jeszcze teraz tylko przeciąć tutaj i możemy dostać się do zawartości pudełeczka. Jak już mówiłem, zapłaciłem 130 zł razem z dostawą. Jest tutaj jedna figurka, a mianowicie figurka króla z 13 serii Lego Minifigures. Figurka posiada obydwie peleryny, jedynie nie posiada podstawki oraz miecza. Myślę, że jest to bardzo dobra cena jak za tą figurkę. Jak widzicie, tak ona się prezentuje, posiada super nadruki, jest moim zdaniem w idealnym wręcz stanie. Więc tym bardziej się cieszę, że zapłaciłem za nią tylko 30 zł. Figurka mega mi się podoba, chociaż wcześniej jakoś za bardzo nie doceniałem. Więc możemy sobie przejść do kolejnej paczuszki. Kolejna paczuszka znowu pochodzi z Allegro. Otwieram ją, teraz jest zapakowana w taką zwykłą kopertę. Może trochę szkoda, że nie bąbelkową. Chociaż okej. W środku jest kartonik, więc zwracam honor tutaj. Widzę, że muszę przeciąć te taśmy. Nawet dobrze jest ta przesyłka zapakowana. W środku znajduje się 9 kart z kolekcji Lego Batman.
karty są dla mojego kolegi Kacpra. Może nie będę Wam ich pokazywał, jak Kacper będzie chciał, to je Wam pokażę. I w środku jest jeszcze jedna rzecz, tym razem już dla mnie. Muszę jeszcze tutaj przeciąć. Ok, jest to figurka Leloida, zakazane z Pinglitzu. Niestety nie kupiłem tego magazynu, dlatego musiałem dokupić tą figurkę osobno. Czyli tak prezentuje się zawartość tej paczki. Kolejna paczka to także zakup na Allegro. Myślę, że możemy ją bez zbędnego gadania otworzyć. Od razu Wam powiem, że są te rzeczy nie tylko dla mnie, ale także dla mojego kolegi Kacpra. W środku znajdują się głównie figurki, chociaż jest też jeden rodzaj elementu, żeby nie powiedzieć jeden element. Ok, tutaj widzę, że paczka jest wypełniona gazetami. Są tutaj dwie figurki dla Kacpra, figurki z drugiej części LEGO Przygody. Może Kacper je Wam dokładniej pokaże, ja je Wam tylko w ten sposób pokażę. I figurka dla mnie, czyli Jaskiniowiec z serii pierwszej LEGO Mini Figures. Mam Panią Jaskiniowiec, swoją drogą nową, nieotwartą, więc fajnie mieć jeszcze jaskiniowca. Jeszcze w środku jest dorzucona ulotka do mojej figureczki oraz zamówiłem sobie jeszcze 4 płetwy, gdyż brakuje mi ich do zestawu z dzieciństwa, który kompletuję, i jeszcze ulotka do figurki Kacpra. Całość zamówienia wyniosła nas 47 zł razem z dostawą. Także przejdziemy sobie do kolejnej paczki. Ta pakuszka to także zakup z Allegro. W środku znajduje się jeden zestaw. Postaram się ją w miarę delikatnie otworzyć, tak żeby niczego nie przeciąć. Jeszcze tylko tutaj na środku. I powinno się już udać ją otworzyć. Może wezmę ją na chwilę na bok. Ok, ja już widzę ten zestaw. Wy już też. Jest to zestaw o numerze katalogowym 70706 z linii Galaxy Squad. Pełzacz krateru. Mamy tutaj figurkę ze zielonego teamu oraz sam tytułowy pełzacz krateru i taki mały pojazd. Figurka jest taki robal. Zestaw jest w dobrym stanie, bardzo dobrym, jak na swoje lata bym powiedział. Pudełko w praktycznie nienaruszonym stanie, więc mega się z tego cieszę. I przejdziemy sobie do kolejnej paczki. Ta paczuszka zawiera tylko elementy. Są tutaj elementy dla mnie oraz dla mojego kolegi Wojtka. Z Wojtkiem zakupiliśmy sobie po jednej figurce żołnierzyka z Toy Story, tego takiego zielonego, na pewno kojarzycie. Wojtek zamówił te żołnierzyki do siebie. Niestety były one bez akcesoriów, dlatego ja zamówiłem te oto akcesoria, które właśnie teraz wyciągam. Ok. Są tutaj dwa zielone plecaki, dwie strzelby, dwie krótkofalówki, dwa razy nosze. Tutaj dla mnie jest jeszcze miecz, dla Wojtka saksofon. Po jednej zielonej walizce, po jednej podstawce do tego żołnierzyka. Co prawda figurka Wojtka ma już podstawkę, ale ta jest do mojej figurki, a drugą będę miał jak gdyby zapasową, i dwa takie wykrywacze metalu. I tak prezentuje się cała zawartość tej paczki, więc myślę, że możemy przejść sobie do kolejnej. Podsumowując, w tym miesiącu wpadło do mnie zarówno parę ciekawych polibagów, jak i jakieś dodatki z magazynów, takie zaległe, oraz bardzo fajny zestaw w postaci pełzacza krateru z linii Galaxy Squad. Powiem Wam szczerze, że z niego jestem chyba najbardziej zadowolony. Zaraz potem chyba polibag z The LEGO Movie, a reszta to już tak na równi. Także dzięki za oglądanie, no i cześć!